Ranny w Mariupolu żołnierz. Mój brat zmarł mi na rękach. Ranny w Mariupolu żołnierz Azowa. Mój brat zmarł mi na rękach. Ukraińcy starają się upamiętnić swych bliskich, którzy zginęli na wojnie. W centrum Kijowa, tuż przy statule świętego Michała Archanioła na placu Majdanie Niepodległości, leży specjalna księga, w której można wpisywać przeżycia związane z wojną z Rosją. Jest tam historia Oskara, obrońcy Mariupola, który zmarł na rękach swego brata Łewka. 25-letni Łewko to żołnierz pułku Azow. Poszedłem do wojska, by bronić swego kraju, powiedział w rozmowie z PAP. W walkach o Mariupol brał udział od 24 lutego, czyli od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. Broniłem mojego miasta ze wszystkich sił, tak długo, jak było to możliwe, podkreśla. W Mariupolu walczył również jego brat, Oskar. Zmarł mi na rękach, wspomina Łewko, który przyszedł na kijowski Majdan oddać mu cześć. Na fladze, którą wbił w trawnik, napisał: Azow, Oskar, 25.03.22 rok. W księdze pamięci tak wspomina brata: Oskar zginął broniąc Mariupola. Był żołnierzem pułku Azow. Poległ 25 marca 2022 roku od wybuchu bomby lotniczej. Był prawdziwym synem narodu. Nie bał się wroga. Walczył ramię w ramię ze swoimi towarzyszami do ostatniej kropli krwi. Na zawsze pozostanie w naszych sercach. Sam Łewko został ranny 5 kwietnia. Dwa pociski wystrzelono w moją łódź, która stanęła w ogniu, gdy byłem w środku. Po prostu się paliłem, powiedział. Ranny żołnierz został ewakuowany helikopterem do kontrolowanego przez wojska ukraińskie miasta Dniepr. Lekarzom udało się go uratować, ale około 40% powierzchni jego ciała zostało dotkliwie poparzonych. Widać rany na nogach i rękach mężczyzny. Łewko nosi też czapkę, by zasłaniać rozległe ślady poparzeń. Rosjanie mnie nie pojmali, bo przetransportowano mnie do szpitala, zanim zaczęła się procedura ewakuacyjna z Mariupola. Nie wiem, co dzieje się teraz z moimi kolegami, dodał Łewko.